Możemy już rozpoczynać. Dziękuję bardzo. Proszę zapisywać się na listę obecności. Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansowo-Gospodarczej, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 stycznia 2020 roku. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Wiceburmistrza, gości. Proszę o wyciszenie telefonów, Szanowni Państwo, i przechodzimy do przedstawienia tematyki dzisiejszego posiedzenia. Pierwszy punkt, otwarcie posiedzenia. Drugi punkt, przyjęcie porządku posiedzenia, wprowadzenie ewentualnych zmian. Informacje na temat programów ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe. Podsumowanie pracy komisji za rok 2021 rok, sprawozdanie. Punkt piąty, zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. Punkt szósty, sprawy różne, wolne wnioski. Punkt siódmy, przyjęcie protokołu nr 36/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu z dnia 27 października 2021 roku. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu nr 37/21 wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Komisji Rolnictwa w dniu 27/10/2021 rok. Punkt dziewiąty, zakończenie posiedzenia. Czy macie Państwo jakieś uwagi, czy wnosicie jakieś do przedstawionego porządku dzisiejszego posiedzenia zmiany? Nie ma, w związku z czym przechodzimy do sprawdzenia kworum. Proszę potwierdzić kworum obecności elektronicznie. Brakuje potwierdzenia pana Andrzeja Mojkowskiego. Pana Andrzeja Mojkowskiego nie widzę, także chyba nie ma. Obecnych 17 radnych. Dziękuję bardzo. Mamy kworum w związku z powyższym. Proszę bardzo. Przechodzimy do przegłosowania porządku dzisiejszych obrad. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 3 radnych nieobecnych. Dziękuję. Porządek został przyjęty. Przechodzimy do porządku dzisiejszego spotkania. Punkt, informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe. Otrzymaliście Państwo takie informacje dotyczące organizacji. W związku z powyższym otwieram dyskusję. Proszę o zapytania. Nie ma pytań. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli ktoś miałby jakieś pytania odnośnie tej propozycji, proszę o przesłanie tych pytań do mnie. Ja je prześlę Państwu dyrektorom. Ze względu na to, że jest koniec semestru, doszliśmy tutaj do wspólnego wniosku z panem przewodniczącym, że ich obecność na dzisiejszej komisji nie jest obowiązkowa. Ale jeśli pojawiłyby się jakieś pytania,
proszę o przesłanie lub do biura rady, lub do mnie osobiście. Ja wtedy do odpowiednich osób te pytania prześlę. Jeśli pytań nie będzie, to wówczas zapiszemy w protokole, że informacja została przedstawiona i wszyscy radni, szczególnie członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, zapoznali się z propozycją przedstawioną przez różne instytucje, bo tutaj oczywiście ta informacja została przygotowana przez Ośrodek Kultury Fizycznej, przez Bibliotekę, przez Dom Kultury, a także przez szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Łapy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt podsumowanie pracy komisji za rok 2021 rok. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie w materiałach na sesję, jak również na komisję. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy do następnego punktu. Zaprojektowanie projektu uchwał na sesję Rady Miejskiej. Pierwsza uchwała to jest uchwała podjęcie w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Otwieram dyskusję, zapytania w tej kwestii. Oczywiście jest to uchwała, która będzie podlegała głosowaniu przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tutaj mam pytanie do pani dyrektor. Informacje, które czytałem zarówno w internecie, oglądałem również obiektyw, wskazują, że już 1 lutego nastąpi otwarcie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Chciałbym zapytać, czy już trwa rekrutacja, czy dopiero po 1 lutym ta rekrutacja się rozpocznie? I dzisiaj, pani dyrektor, miałem też bardzo ciekawe pytanie. Czy tylko pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Łapy, czy ewentualnie również ktoś z gmin ościennych mógłby tutaj starać się o przyjęcie do Daniłowa? Tylko mikrofon, pani dyrektor, proszę włączyć. Do samej góry. Dzień dobry Państwu. Już można składać wnioski o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Aktualnie jest już złożonych 9 wniosków na pobyt całodobowy i 3 na pobyt dzienny. Placówka ta jest przeznaczona na pobyt dla mieszkańców z naszej gminy. To ja kontynuując jeszcze te wnioski oczywiście do miejskiego, do CUS-u, tak? Centrum Usług Społecznych. O właśnie, ta nazwa już zapamiętam. Do CUS-u. Po wniosku złożonym zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i wydana decyzja administracyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Łapszy, udzielam panu głosu. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Ja bym prosił może o jakiś komentarz od pana burmistrza, czemu została podjęta taka decyzja i przygotowanie takiego projektu uchwały. Widzimy dokładnie, że na Centrum Usług Społecznych nakładane są dodatkowe obowiązki. Może w oparciu o współpracę tutaj z panią dyrektor Ignaczuk. Jednak no chciałbym pogratulować bardzo dla pani Agaty, bo od 1 lutego z tego co widziałem w konkursie obejmuje stery w tym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Daniłowie, czyli przechodzi z Centrum Usług Społecznych do Centrum w Daniłowie. Jednak no nie mamy jeszcze nowego dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach i może nowy dyrektor będzie jakoś inaczej widział świadczenie tych usług. Ja bym prosił o komentarz jakiś krótki pana burmistrza, dlaczego została przygotowana taka uchwała. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Oczywiście z troski o finanse publiczne, to jest chyba oczywiste. Mamy tam budżet przeznaczony na utrzymanie tych osób. Jeżeli będziemy, zaoszczędzimy w cudzysłowie oczywiście na tej obsłudze, czyli nie będziemy mieli dwóch etatów, bo tak było w projekcie, że jeden etat księgowej i jeden etat kadrowej tak naprawdę. Moim zdaniem nie ma tam pełnej pracy dla dwóch etatów, żeby tam cały miesiąc było co robić, a te środki zostaną przeznaczone typowo już na opiekę, na inne usługi. Przypomnę, że program zakłada, że przy opiece całodobowej jest to 5 000 zł na uczestnika, przy opiece dziennej jest to 20 zł, maksymalnie 20 zł za każdą godzinę, czyli mówimy 5 dni w tygodniu do 8 godzin. Także ja mam nadzieję, że te środki starczą i taka była tutaj deklaracja, ale program wyraźnie zakłada, że jeżeli środki z programu rządowego nie są wystarczające, to w drugiej kolejności finansować ten pobyt muszą uczestnicy. Więc dlatego, żeby obniżyć koszty funkcjonowania i żebyśmy nie musieli przerzucać części kosztów na uczestników, dlatego taka decyzja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Jeżeli mogę jeszcze zdanie? Tak. Proszę bardzo. Ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że jest to ośrodek wsparcia, więc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obsługa administracyjna i tak musi być realizowana przez Centrum Usług Społecznych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Urszula Jabłońska, udzielam pani głosu. Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, bo nie do końca przypominam sobie tę sytuację. W SDS-ie kto prowadzi obsługę? Bo też wtedy wyodrębnialiśmy SDS z ówczesnego MOPS-u i jak mi się wydaje, to tam obsługa prowadzona jest przez MOPS czy przez SDS? Aktualnie obsługa księgowości w SDS jest realizowana w SDS-ie. Jak byliśmy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nie mogliśmy realizować tej obsługi, musiał być SDS wyodrębniony. A to doskonale pamiętam, jeżeli chodzi o ideę funkcjonowania SDS-u, że ma istnieć jako odrębna jednostka. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o obsługę, prawda, to ja rozumiem pana burmistrza jakby wyjaśnienie, że mówi, że to w trosce o finanse, ale tak naprawdę to rozumiem, że jakaś tam część etatów w MOPS-ie będzie czy wygospodarowana, czy ten i ona będzie świadczyła pracę, te etaty na rzecz tego domu, tak, w centrum w Daniłowie. Zatem to są tylko oszczędności, jak rozumiem, na papierze, tak, żeby mieszkańcy nie ponosili, ci, którzy przebywają, tak, tam Daniłowie nie ponosili odpłatności, a tak naprawdę to już zderzamy się z tym, że do tej działalności będziemy dokładać nawet poprzez to, że w CUS-ie osoby będą miały zakres czynności, tak, skierowane do obsługi tej jednostki. Czy mogłabym zatem prosić, jak może jest oceniane, jakie części etatów, ile etatów w CUS-ie będzie realizować te zadania w centrum mieszkalnym, związane z centrum mieszkalnym? To znaczy, jeżeli mogę, to właśnie, jeżeli SDS od nas odłączył się, to 14 etatów zostało odłączonych jak gdyby z obsługi MOPS-u. A teraz właśnie 14 etatów będzie w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Daniłowie. A szczególnie chodzi nam o oszczędność, że nie musimy kupować oddzielnego programu płatnik kadry. To już jest około 20 000 rocznie oszczędności na samych programach. Jeszcze raz powtórzę pytanie, jeśli mogę. Jak państwo oceniacie, jaka część etatów w CUS-ie będzie przeznaczona na obsługę centrum? To myślę, że to jest z doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie MOPS-u teraz w Centrum Usług Społecznych, czy też funkcjonowania SDS-u, państwo jesteście w stanie określić. Ja tylko mówię o obsłudze oczywiście, o tej finansowo-księgowej, prawda, i kadrowej, bo rozumiem, że o tym jest mowa w tej uchwale, którą teraz dyskutujemy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak odpowiedź zostanie Pani udzielona na piśmie. Dziękuję. Ja nie potrzebuję na piśmie. Dyskutujemy dzisiaj o jakby
prowadzeniu i tak dalej. Jak Państwo tylko oceniacie i jaka część etatów może być z CUS-u jakby wygospodarowanym, bo ja cały czas rozumiem ideę, jeżeli o to chodzi, że nie musimy programu kupować, prawda, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tylko w jaki sposób, bo to jest dosyć ciekawe, prawda, bo trzeba pamiętać, że dyrektor jednostki odpowiada za jej funkcjonowanie. Jeżeli głównego księgowego nie ma w jednostce, tylko jednostka jest zewnątrz obsługująca, to też wtedy kierownik ma większą jakby odpowiedzialność, dlatego stąd moje pytanie się pojawia, tak? Więc ja na piśmie nie potrzebuję, panie burmistrzu, tylko dzisiaj do takiej oceny, tak? Jak to będzie wyglądało, jak to będzie zorganizowane w Centrum Usług Społecznych, bo jak rozumiem, pani dyrektor ma duże doświadczenie z prowadzenia CUS-u i teraz będzie przychodzić do Daniłowa, zatem myślę, że państwo to wiecie. Ja nie potrzebuję tego na piśmie. Dobrze by było, żebyśmy dzisiaj po prostu podyskutowali. Może pani dyrektor by odniosła się do tego. Wspólnie z główną księgową przeanalizowaliśmy wszystkie, że tak powiem, plusy i minusy i podjęliśmy taką decyzję w związku z tym, że sprawy administracyjne, tak jak mówiłam, zgodnie z ustawą i tak CUS musi realizować, więc najlepszym rozwiązaniem dla mnie jako dyrektora COM-u i również tutaj w CUS-ie jest rozwiązanie, żeby księgowość i kadry były obsługiwane wspólnie. Panie burmistrzu, ja rozumiem, pan przemyśli to sprawę i na sesji udzieli odpowiedzi co do jakby zorganizowania i tak dalej. Proszę przedyskutować z panią dyrektor. Jeżeli można, panie przewodniczący, szanowni państwo, domyślam się, o co pani chodzi, pani przewodnicząca. Jeżeli chodzi o to, na pewno nie wzrośnie zatrudnienie w CUS, bo myślę, że taki jest podtekst tutaj pytania, więc dodatkowe etaty, bo tutaj była tak mowa, że jest to takie przerzucanie kosztów. Nie, to nie chodzi o przerzucanie kosztów. Te dodatkowe etaty nie będą w CUS-ie, więc te pracownicy, którzy w CUS-ie się tym zajmują, będą mieli najwyżej zwiększony zakres obowiązków, tylko i wyłącznie. Więc jest to rzeczywista oszczędność. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, za odpowiedź. Proszę się nie domyślać, pytać się wprost. Czyli rozumiem, że obecni pracownicy będą mieli zwiększenie obowiązków, ponieważ są mniej dociążeni teraz byli? Przepraszam, że drążę, tak próbuję to sobie ułożyć. To jest pytanie do pani pewnie dyrektor. Myślę, że każdy pracownik jest w stanie tak zorganizować sobie pracę, żeby jeszcze dodatkowe obowiązki wziąć na siebie. To jest kwestia wszystko oczywiście organizacji pracy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Łapsz. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak jak tutaj rozumiemy z dyskusji, w tej chwili w SDS-u pracuje 14 osób i w tym centrum w Daniłowie, tak zwanym COM-ie, też będzie pracowało 14 osób. Jak dobrze rozumiem, z dyskusji wynika, że w SDS-u jest obsługa księgowa, jest pani księgowa na etat, a w COM-ie nie będzie. I prosiłbym tutaj takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego jednostka, która znajduje się w tym samym budynku, potrzebuje dodatkowej księgowej, a jednostka, która znajduje się 10 km dalej w Daniłowie, nie potrzebuje księgowej. Takie moje krótkie pytanie, prosiłbym tylko może pana burmistrza albo panią dyrektor o uzasadnienie tej decyzji. To znaczy i sam potrzebuje księgowej i SDS potrzebuje księgowej. Tylko SDS, to już jest pytanie do dyrektora SDS-u, a jeżeli chodzi o COM, cały budżet maksymalnie, jeżeli będą przez cały rok mieszkańcy, wynosi 980 tysięcy. Wchodząc w ten projekt w 2019 roku, najniższa krajowa, koszty mediów i były zupełnie inne, także bez problemu widzieliśmy, że to dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wystarczy na całe funkcjonowanie, ale mamy rok 2022, zupełnie inne koszty pracownicze, inne koszty utrzymania. I chcemy po prostu nie obciążać mieszkańców, chcemy zamknąć się w tym budżecie, więc szukamy każdego rozwiązania, które wpłynie na to. Dziękuję za odpowiedź, pani dyrektor. Pani dyrektor, tutaj z pani wypowiedzi wynika, że podjęcie decyzji o budowie tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego w 2019 roku z
perspektywy 2022 roku, gdy się kończy budowa, było decyzją obciążającą budżet gminy. Bo jeżeli kalkulując koszty nie uwzględniono obsługi administracyjno-księgowo-kadrowej, teraz przerzuca się to na inną jednostkę gminną, szukając oszczędności. Oczywiście ja w pełni rozumiem i popieram szukanie oszczędności, bo nasza gmina tego potrzebuje. I rozumiem aspekty ekonomiczne, tylko aspekt prawny jest taki, bo zgodnie z rządową ustawą o centrach usług społecznych, artykuł 23, stanowiska wyodrębnione w strukturze organizacji Centrum Usług Społecznych. W ramach struktury organizacyjnej centrum wyodrębnia się w szczególności ustęp pierwszy, stanowisko dyrektora centrum, ustęp drugi, zespół do spraw organizacyjnych usług społecznych i tak dalej, i tak dalej. I mamy punkt 6. W strukturze organizacyjnej centrum nie mogą funkcjonować jednostki zapewniające pobyt całodobowy. Panie burmistrzu i pani dyrektor, czy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie zapewnia pobyt całodobowy? Jeżeli można, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Tutaj tak naprawdę na pytanie, które pan zadał, to już wcześniej była odpowiedź i padła. Po pierwsze, właśnie to, co pan przeczytał przed chwilą, potwierdza to, że trzeba było stworzyć nową jednostkę. Ponieważ dlatego powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, ponieważ nie było można wyobrazić go w strukturach CUS-u. Więc tak naprawdę odpowiedział pan sobie trochę na pytanie. Oczywiście, że zakładaliśmy w momencie składania wniosku, gdy państwo tutaj w 2019 roku głosowali, też wyrazili zgodę na to. Oczywiście, że były takie etaty i było to zabezpieczone środki na to. Wie pan doskonale, ile podrożała energia, wie pan doskonale, ile przez te dwa lata zwiększyły się koszty, wszystkie tak naprawdę, i pracownicze, i inne. I w tej chwili nie mówimy tutaj, nie wiem, czy pan usłyszał, mówiłem wyraźnie, że to nie gmina by dokładała do tego, tylko nasi mieszkańcy, ponieważ program mówi wyraźnie, że jeżeli środki rządowe nie wystarczają na pokrycie kosztów, to wtedy uczestnik pokrywa różnicę. Więc tak naprawdę nie mówimy tu wcale o dopłatach ze strony gminy, o czym pan mówi, tylko ze strony uczestników. Więc tutaj odpowiednia organizacja w tej chwili, zapewnienie tej organizacji i tylko obsługi tak naprawdę finansowo-księgowej tylko i wyłącznie powoduje to, że nasi mieszkańcy i tak rodziny dotknięte bardzo mocno przez życie nie będą musieli jeszcze dopłacać tutaj do tego pobytu. A oczywiście, że jest to oddzielna jednostka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głosem pan. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja w pełni rozumiem, co pan mówi i dziwię się, że dalej pan nie koreluje tych dwóch słów, mieszkańcy i gmina, bo zarówno gmina to mieszkańcy, tak samo jak mieszkańcy tworzą gminy. I jeżeli jeszcze w momencie nieotwarcia centrum już brakuje pieniędzy na jego prowadzenie, a tendencja wzrostów opłat za energię elektryczną, gaz, wzrost zapowiedziany przez rząd, cykliczny wzrost płacy minimalnej by następował i w momencie tworzenia takiego centrum trzeba było sprawdzić prognozy na następne lata, podwyżki płac minimalnych, to zapowiadane było w programach rządowych na następne kilkanaście lat, podwyżki cen gazu, które też można było przeanalizować w związku, i cen energii w związku z idącym, już w 2019 roku było widać, że ten kryzys energetyczny dotknie nie tylko Polski, ale całej Europy czy świata. Więc jeżeli na starcie brakuje już pieniędzy na prowadzenie tego centrum, to co będzie za 2-3 lata? Jak skończy się? Bo przypomnij mi pan, panie burmistrzu, na ile lat jest ta dotacja na prowadzenie tego centrum? Bo tak jak pan tam tłumaczył, gros środków na wypłaty dla tych specjalistów, czy tam opiekunów, którzy tam będą pracowali przez najbliższe lata, czy tam miesiące, o ile dobrze pamiętam, to jest 24 miesiące lub 36, tak? Będzie pokrywana przez z programu ministerialnego. I co w momencie, gdy te środki się skończą, jeżeli już na tą chwilę wkładu własnego gminy nie stać, żeby to prowadzić, a jak będzie trzeba zapewnić te opłaty tylko i wyłącznie z budżetu gminy? Proszę bardzo. Nie wiem, kto pana wprowadza w błąd i kogo pan słucha, że środków brakuje. Tu nikt z nas nie powiedział, że środków brakuje. I tak na dzień dzisiejszy nie ma takiej informacji, więc tutaj pan tutaj puszcza weter informacje nieprawdziwe, że tych środków brakuje. W jaki sposób pan to policzył? Może pan to powiedzieć? Panie burmistrzu, to wskaże mi pan, gdzie są środki na etat księgowego i kadrowego w danej jednostce. No jeżeli nie ma, nie wskaże mi pan ich w tej chwili, to znaczy, że środków brakuje. Bo jeżeli jednostka funkcjonuje bez
księgowego i bez kadrowego. I jeżeli analogiczna jednostka, która ostatnio została wydzielona w strukturach wtedy jeszcze MOPS-u, w tej chwili CUS-u, czyli SDS, posiada te stanowiska, a stanowisk analogiczna jednostka o takim samym zatrudnieniu nie posiada, no to wnioskuję z tego, że tych środków brakuje. Jeżeli wskaże mi Pan w tej chwili, gdzie są te środki zabezpieczone, to oczywiście przyznam Panu rację. Na chwilę dzisiejszą nie brakuje żadnych środków, bo jeszcze nie zaczęliśmy realizować, od lutego zaczniemy realizować, tylko po prostu jest to takie działanie, żebyśmy po prostu w sposób prawidłowy i oszczędny funkcjonowali i nie musieli za pewien okres podejmować uchwały o odpłatności, którą mieszkańcy by musieli ponosić. Mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Eckert-Woc. Witam Państwa. No przyznam szczerze, że jakby za bardzo nie mogę tego słuchać, co Pan Piotr tutaj opowiada. Po prostu jakąś demagogię sieje i jeszcze jakby cały czas przekazuje niewłaściwe informacje i zarzucając i Pani Dyrektor, i Burmistrzowi, że nie rozumieją pewnych spraw. Pierwsza rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to zdanie, kiedy Pan powiedział, że jednostka funkcjonuje bez głównego księgowego i bez kadrowej. To nieprawda, że funkcjonuje. Po prostu głównego księgowego i kadrowej nie ma w siedzibie tej jednostki. Słyszał Pan o czymś takim, jak czasami w firmach są wykonywane te usługi na zewnątrz, tak zwany outsourcing. Czy można wtedy powiedzieć, że ta jednostka nie funkcjonuje, bo nie ma księgowego czy kadrowej? Nie. Ta obsługa jest zapewniona. Tutaj jest jeszcze lepsze rozwiązanie, bo jest po prostu w naszej własnej jednostce te usługi będą świadczone jakby dla dwóch instytucji. I jest to no jakby godne pochwały, że takie rozwiązania ktoś znalazł i myśli o tym w interesie mieszkańców. Nie da się i nie widzę tutaj jakby potrzeby albo, nie wiem, drążenia, dlaczego SDS to akurat ma u siebie księgową i kadrową, bo to nie ma żadnego związku, nie ma nic do rzeczy. Najważniejsze jest, żeby taka obsługa była zapewniona i jest. I nikt na razie nie wskazuje na to, że jakichś środków brakuje. Instytucja nie zaczęła działać, ludzie jakby dopiero trwa rekrutacja, a Pan już tutaj na starcie prawie, że wszystkich, nie wiem, chce tutaj przedstawić jakieś widmo nieudolności i prawie, że za chwilę braku funkcjonowania tej jednostki, bo już się Pan martwi, co za 3 lata będzie, jak nie będzie dofinansowania rządowego, a może będzie cały czas, tak? Więc patrzmy z optymizmem. Cieszmy się, że taki ośrodek powstał, bo nawet gdyby trzeba było, żeby taki ośrodek był dofinansowywany przez gminę, to uważam, że jest to taki rodzaj opieki i taki rodzaj świadczenia, które na dzisiejsze czasy, kiedy społeczeństwo po prostu ten model życia staje się taki, że ludzie czy schorowani, czy samotni, czasami trudno jest rodzinie zapewnić im opiekę, to jest jak najbardziej chwalebne, że gminy czy miasta w ogóle podejmują się takiego zadania, żeby coś takiego zapewnić. Więc my powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy taką gminą, która o tym myśli i jakby nie czekając, zbytnio się nie namyślając, kiedy projekt taki ruszył, podjęliśmy się tego zadania. No to na każdy jakby punkt mogłabym Panu mówić, tak? Pan mi jakby zarzuca Pan, że nikt nie przewidział, że gaz zdrożeje, nie wiem, 500% czy 600% czy energia 3 lata temu, tak? Oczywiście średnia, ta najniższe wynagrodzenie
było do przewidzenia i można było to określić, ale nie jest to taka kwota, która może mieć tak gigantyczny wpływ na funkcjonowanie. Natomiast te opłaty mediów, czyli energia, gaz, myślę, że nikt tego tak nie założył i nie przewidział tak dużej podwyżki. Więc te wszystkie rozwiązania, że szuka się właśnie tych możliwości, żeby zmniejszyć koszty, a nie może nie używajmy już tego słowa zaoszczędzić czy jeszcze coś takiego, no to po prostu są godne pochwały tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Łapszo. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Pani dyrektor, ja mam takie pytanie. Czy przewidziała pani jakiekolwiek dodatki, chociaż takie symboliczne, dla pracowników CUS-u, którzy będą mieli dodatkowe obowiązki? Centrum opiekuńczo-mieszkalne, które będzie od 1 lutego w Daniłowie Dużym, jest pierwszym w naszym województwie. W Polsce centra takie, które już istnieją, podlegają właśnie ośrodki pomocy społecznej. W związku z tym, że nasz ośrodek pomocy społecznej przekształci się w centrum usług i właśnie w tej ustawie o centrach usług społecznych artykuł 23 ustęp 6 mówi, że nie mogą podlegać jednostki zapewniające całodobową opiekę, tylko i wyłącznie dlatego został COM wyodrębniony. W całej Polsce COM-y podlegają pod ośrodki pomocy społecznej, administracyjnie, organizacyjnie i kadrowo. Ten zapis w ustawie o Centrum Usług Społecznych, o tym właśnie, że nie mogą podlegać jednostki całodobowe, wiem, że już w ministerstwie jest praca nad tym i prawdopodobnie on zostanie zupełnie usunięty, bo mieszkania chronione są również jednostkami całodobowymi i również podlegają pod ustawę pomocy społecznej. Także ja myślę, że do końca tego roku w ogóle ten artykuł zostanie z tej ustawy o centrach usług społecznych zlikwidowany i myślę, że tak samo jak w całej Polsce COM-y wszędzie podlegają pod ośrodki społeczne, tak samo i również u nas tutaj w Łapach. Także to jest tylko takie chwilowe, przejściowe. Na chwilę obecną tylko administracja i kadry tak jak mogą być. Chcemy, żeby były razem, ale myślę, że na przyszłość to i tak będzie jedna jednostka. Pani dyrektor, dziękuję za obszerną wypowiedź, ale moje pytanie było, czy przewiduje pani jakiekolwiek dodatki, przynajmniej symboliczne dla tych pracowników i czy pani konsultowała ten dodatkowy zakres obowiązków i ewentualnie dodatkowy symboliczny dodatek za ten dodatkowy zakres pracy? Tak, konsultowałam, rozmawiałam z głównym księgowym, ale już jak ta sprawa zostanie rozwinięta, to myślę, że to jest sprawa między pracodawcą a pracownikiem. Pani dyrektor, oczywiście, że tak, ale to jest budżet gminy, to są pieniądze publiczne. Ja mam do pani pytanie po raz trzeci. Czy konsultowała pani dodatkowe wynagrodzenia dla tych pracowników? Konsultowałam, ale to jest, tak jak już powiedziałam, sprawa między pracownikiem i pracodawcą. Ja przypominam pani, że to są pieniądze publiczne. Jak pani chce, to możemy na piśmie wystąpić i będzie musiała pani odpowiedzieć. Ja pytam panią na komisji, która jest transmitowana, bo to są pieniądze publiczne. Czy konsultowała pani dodatkowe wynagrodzenia dla tych pracowników? Proszę o konkretną odpowiedź. Proszę wystąpić na piśmie. To ja występuję do pani w tej chwili, bo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie muszę występować na piśmie, występuję do pani ustnie. I prosiłbym o zaprotokołowanie tego, że radny Łapszo występuje do pani w tej chwili podczas komisji ustnie i jeżeli zna pani ustawę o samorządzie gminnym, to musi mi pani odpowiedzieć w najbliższym możliwym czasie. A najbliższy możliwy czas to rozumiem, że jest teraz. Proszę o odpowiedź. Czy konsultowała pani dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników, którzy będą musieli obsługiwać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Daniłowie? Tak już panu mówiłam, rozmawiałam z głównym księgowym, że zostaną takie decyzje podjęte. Dobrze, rozumiem. Czyli nie daje mi pani odpowiedzi, czy będą jakieś dodatki. Rozumiem, że w tej chwili będzie to robione w ramach obowiązków pracy bez żadnych opłat dodatkowych. Czyli mam tutaj takie też pytanie do pani radnej Ekiert. Pani Ekiert, czy prawda, czy w pracy zawodowej jest pani w dziale kadr pani pracuje, tak? Tak. To ja mam bardzo dobre rozwiązanie, że skoro zna się pani
i na tym wszystkim, to ja proponuję w ramach takiego zewnętrznego outsourcingu, w ramach wolontariatu, żeby pani jako osoba znająca się na kadrowości prowadziła dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zadania kadrowe w ramach zewnętrznego outsourcingu, w ramach wolontariatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Ekiert, adwokat. No cóż, powiem tylko, że się zastanowię, bo inaczej to tutaj szkoda słów i dyskusji w takiej kwestii z panem Piotrem. A jednocześnie zgłosiłam się również do tej wypowiedzi. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że jakby pan, nie będąc ani dyrektorem jednej jednostki, ani drugiej, ani głównym księgowym, ani nawet pracownikiem, od razu pan zakłada, nie wiem skąd ma pan taką wiedzę, że pracownicy muszą otrzymywać za to dodatkowe wynagrodzenie. Czy słyszał pan o czymś takim jak organizacja, prawidłowa organizacja pracy, tak? Każdy z pracowników ma zakres obowiązków polecony przez przełożonego. Czasami są takie sytuacje, czy następuje zmiana struktury w jednostce. Różne są sytuacje i istnieje inny podział obowiązków, tak? I to już rzeczą między pracownikiem i pracodawcą jest, czy do tej pory taki pracownik był dociążony bądź niedociążony, to kierownik i pracodawca jakby takiego pracownika widzi. I nie chcę tu powiedzieć, że nikt tam czy nie dostanie dodatku czy jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia, nie wiem, bo ja nie jestem tam zatrudniona i nie idę w tym kierunku jak pan, że pan już zakłada, wszystko pan wie. Oczywiście w ramach, nawet na mocy ustawy o pracownikach samorządowych, istnieje coś takiego jak dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków, który może być przyznany pracownikowi, tak? Więc jest takie narzędzie, którym może dysponować pracodawca, czyli kierownik czy dyrektor jednostki. Być może z takiego rozwiązania skorzysta, a być może właśnie podział organizacji pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej. I ja jakby ani nikomu tutaj nie podpowiadam, ani nic nie zakładam, ani niczego nie narzucam. Po prostu od tego jest dyrektor, kierownik, główny księgowy. I jeśli tutaj pani dyrektor mówi, że rozmawiała z głównym księgowym, no to główny księgowy to nie jest jakiś pionek, który nie wie, co się dzieje w danej jednostce, tylko chyba jakby ma wyobrażenie w przypadku księgowości, czy jego pracownicy będą w stanie wykonywać takie obowiązki, czy nie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko szybko. Pani Basiu, ja tego nie wiem, czy zostały ustalone te dodatki, dlatego jak słyszała pani moją formę wypowiedzi, ja się pytałem pani dyrektor, to było pytanie, czy zostały przewidziane te dodatkowe, symboliczne dodatki. Ja tego nie wiem, nie stwierdziłem. Prosiłbym nie mówić, że wiem wszystko i już to stwierdziłem. Jeżeli dokładnie słuchała pani mojej wypowiedzi, to ton mojej wypowiedzi był pytaniem. Nie wiem tego do teraz. Tak, ale jeszcze to jakby jednostka nie zaczęła funkcjonować. I jeszcze, no, że tak powiem, nie ma tutaj zadań podzielonych w tej kwestii. Więc może poczekajmy, jak to zacznie funkcjonować, jak to będzie wyglądało, dajmy temu szansę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy projekt uchwały, który mówi w paragrafie pierwszym, powierza się Centrum Usług Społecznych w łapach prowadzenia obsługi jednostki budżetowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Badaniowie Duży. Jednostką obsługującą prowadzoną wspólną obsługę jest Centrum Usług Społecznych w WAPA. Jednostką obsługującą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Badaniowie Dużym. Myślę, że tu jest wszystko już powiedziane. Natomiast sama sprawa organizacyjna, którą Państwo próbujecie rozwiązać dzisiaj, gdzie jeszcze placówka nie zaczęła działać, a już chcecie wiedzieć, czy księgowa będzie musiała dłużej pracować, czy mniej. Myślę, że to dopiero wyjdzie w trakcie. Czy to będzie więcej obowiązków, czy mniej. W związku z powyższym prosiłbym konkretne pytania, a nie jakieś takie pytania, które no, w tej chwili jest trudno na nie odpowiedzieć. Czy dodatek, o którym Państwo dyskutujecie, będzie wynosił 200 zł czy 100 zł? Trudno jest odpowiedzieć. Myślę, że to dopiero w trakcie, gdy dyrektor będzie widział, czy te obowiązki, które wykonuje dany pracownik,
są dla niego wystarczające czy niewystarczające, czy potrzeba mu go wzmocnić tym dodatkiem, wtedy to wyjdzie w trakcie pracy. Także prosiłbym bardzo o przestrzeganie tego, bo mamy prawie godzinę czasu, dyskutujemy nad jednym punktem, który na razie nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Go nie rozwiążemy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan Stanisław Rzechowski, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, może ja zacznę od pytania do kolegi Piotra. Piotrze, prowadzisz firmę. Pracownik dyktuje tobie warunki? Czy ty dyktujesz warunki? Chyba milczenie coś znaczy. Nie musisz już odpowiadać. Konsultuję i rozmawiam. I dochodzę do konsensusu. Dobrze. To jest jeszcze nieotwarty ośrodek. I na razie jest taka propozycja. I proszę państwa, ja bym proponował dla wszystkich radnych zastanowić się nad sytuacją, nad budżetem naszej gminy, a przede wszystkim nad sytuacją energetyczną, gdzie ja widzę wielkie problemy w naszej gminie. Mamy tyle jednostek podlegających pod naszą gminę, że prawdopodobnie, nie chcę być prorokiem, ale mnie nie dam rady. Nie damy rady. Słuchajcie państwo byście tylko żądali, ale czy przyglądacie się na budżet? Nie, was nie interesuje budżet. Was będą interesowały przedwyborcze kalkulacje. A to może tyle kredytu wzięte? Za dużo, no. Taka jest rola opozycji w stosunku do burmistrza. Tylko jeszcze raz proszę was, pójdźcie po rozum do głowy, a sytuacja jest niebezpieczna, bardzo niebezpieczna w naszym kraju. Każdy samorząd prawdopodobnie kłótnie i będzie miał problemy wielkie. I takie same problemy ja widzę w naszym mieście. Tego jest u nas za dużo wszystkiego. O oświacie? Głowy pospuszczane? Może porozmawiajmy o oświacie. Ile wydajemy na oświatę? Co, nikt nie chce ze mną dyskutować na temat oświaty? Panie Stanisławie, rozmawiamy jeszcze raz przypominam. No więc ja, więc panie przewodniczący. Oświata będzie była, ewentualnie będzie. W tej chwili proszę się skupić nad projektem uchwały. Jeśli mówimy o was, to o kim pan mówi? Ale ja się właśnie skupiłem. Mamy tyle jednostek oświatowych i się zastanówmy, jak my z tego wyjdziemy. Jak my z tego wyjdziemy, przecież każdą szkołę trzeba ogrzać. I tutaj będziemy mieli problem. A nie, my tego nie widzimy. Nie widzimy tego, żądania. Panie Stanisławie, myślę, że wszyscy wiedzą, bo wszyscy tego doświadczają. Indywidualnie również, także... Panie Przewodniczący, czy taka dyskusja powinna się odbywać? Jeszcze raz mówię, jesteśmy nad projektem uchwały w sprawie. Dobrze, ja odpowiedziałem, że pracownik nie powinien dyktować warunków dla dyrektora. Jeżeli za ciężko będzie, to będzie prosił ewentualnie o podwyżkę, ewentualnie zrezygnuje z pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Leszek Gulewicz, wniosek formalny. Przepraszam, to jest pomyłka. Ja tylko chciałem ad vocem odpowiedzieć to, co pan tutaj przewodniczący powiedział, że dzisiaj nie dyskutujemy na temat oświaty. Przypomnę panu Rodnemu, że temat oświaty był w miesiącu październiku. No i nie przypominam sobie, że pan zadawał pytania dyrektorom. Kolejna rozmowa na temat oświaty będzie po zakończeniu pierwszego semestru, ponieważ w miesiącu lutym jest punkt pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, podsumowanie pracy w pierwszym semestrze i wówczas będzie można na ten temat, o którym pan mówił, porozmawiać. Dzisiaj proszę wrócić do meritum sprawy. Popieram pana przewodniczącego Wincenciaka i już dziękuję za głos. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan Stanisław Rzechowski, ad vocem. Panie Leszku, w październiku nie miałem bladego pojęcia, że taka sytuacja w naszym kraju zaistnieje. I proszę, nie pod publiczkę, bo ja nie jestem człowiekiem wziętym z pierwszej łapanki i pan wie doskonale, że ze mną takiej dyskusji nie będzie. Koniec, kropka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Krzysztof Głoszewski. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Panie Piotrze, przysłuchując się pana wypowiedzi, to tak jakby pan reprezentował osobę, która ma te obowiązki w CUS-ie robić i publicznie chce się dowiedzieć, jaki będzie dodatek za tę pracę. Nawet kosztem, jeżeli to nie zostanie uchwalone, nawet kosztem tych osób niepełnosprawnych, które tam będą. To jest takie zagranie troszeczkę poniżej pasa moim zdaniem, bo te osoby naprawdę nie zasługują na to, żeby jeżeli można, żeby one jeszcze dokładały z własnej kieszeni. Ale myślę, że w miesiącu lutym będzie ogłoszony konkurs na dyrektora Centrum Usług Społecznych. Jak najbardziej zapraszamy, może pan złożyć o tego ofertę i wtedy pan będzie decydował o tym dodatku. I tutaj prośba taka, bo pan tutaj zarzuca, że środki niewystarczające. Ja bym może trochę więcej zaufania dla ministerstwa, dla polskiego rządu, że te środki są wystarczające i że te środki starczą na te, bo pan na te utrzymanie tych osób. 5000 zł miesięcznie zakładane wtedy, ale w tym programie. Myślę, że jeżeli takie środki będą i będą takie sygnały, to te środki powinny być zwiększone, więc ja bym tutaj trochę zaufania i uważam, że ta opieka dla osób niepełnosprawnych jest w tej chwili zapewniona bardzo dobra. Dzięki temu właśnie tym programom, tym rządowym możemy zrobić takie centrum. Przypominam, że to były moduły. Pierwszy moduł zakładał wybudowanie tego, drugi moduł utrzymanie. Więc na dzień dzisiejszy trudno tutaj w jakiś sposób czarne scenariusze przedstawiać. I uważam, że ta pomoc jest ogromna i ci ludzie nie zasługują na to. Oni dość wycierpiały się te osoby, żeby jeszcze musiały naprawdę z niedużych swoich środków dokładać do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Łapsza, adwokat. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja poległem troszeczkę bardziej słuchać, bo tak samo jak pani Basia się tutaj powiedziała, że pytam o kwoty. Ja o żadną kwotę nie pytałem, panie burmistrzu. Jakby pan słuchał, zamiast przemyśleć tutaj odpowiedź dla mnie taką złożoną, to słyszałby pan, że się spytałem, że tylko były, czy przewiduje pani Panie dyrektor, jakiekolwiek dodatki. Nie pytałem o żadną kwotę, może pan sobie przesłuchać. Panie burmistrzu, bardzo mnie dziwi na tą chwilę, jeżeli pan mówi, bo jak najbardziej też jestem za pomocą dla osób niepełnosprawnych, ale dziwi mnie to, że mówi pan, że trzeba pomagać w każdy możliwy sposób, a mieszkańcy gminy Łapy, gdy zwracali się do pana i do radnych, do burmistrza też, żeby pomóc jakkolwiek ratować miejsca pracy w ośrodku w Krzyżewie, no nie było pana tym spotkaniu. Wiem, że nie pojechał pan, nie odpowiedział pan nawet tym mieszkańcom, więc panie burmistrzu, jeżeli mówi pan, że trzeba pomagać jak w każdym możliwym aspekcie, no to proszę trzymać się swoich słów, a nie robić tutaj jakąś demagogię czy hipokryzję. Dobrze, panie burmistrzu? Ja tylko tyle chciałbym powiedzieć. Myślę, że nie ma co przedłużać tej dyskusji, bo schodzimy troszeczkę z tematu. Dziękuję bardzo. Nie ma głosów w dyskusji. Przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o sprawdzenie kworum, bo osoby doszły. Proszę bardzo, panie, sprawdzimy kworum. Pani Klara Iwacek, proszę potwierdzenie. Brakuje potwierdzenia tylko pana Wiesława Szostaka. Pana Wiesława jeszcze nie ma, także. Obecnych 19 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku za, przeciw, wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. 9 głosów za, przeciw, 0, 5 wstrzymujących, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2022-2025. Otrzymaliście Państwo zmiany do WPF-u, autopoprawkę. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę bardzo o tę planszę. Dziękuję bardzo. 10 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Otrzymaliście Państwo autopoprawkę, jak również zmiany w budżecie. Budżecie gminy na 2022 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o pytania. Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę przycisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję bardzo. 13 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Pismo powiatu. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu. Kto jest za? Proszę przycisnąć odpowiednie przyciski. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Proszę bardzo, otrzymaliście Państwo projekt uchwały, pismo z PZD. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Tak, proszę bardzo. Prosiłbym do mikrofonu. Ja już kilkakrotnie zwracam na to uwagę, że tutaj jest podany tylko numer drogi powiatowej, natomiast nie ma żadnej mapki dołączonej. Łatwiej by było, gdyby taka informacja pojawiała się w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Prosiłbym odnotować obsługę, żeby były dołączone mapki poglądowe, aby można było
przybliżyć problem i bardziej wnikliwie się zapoznać. Można. Jeżeli można, to ja oczywiście wyślę taki link cały, bo jest dostępny w internecie, cała rozpiska dróg powiatowych. My tak dla Państwa prześlemy informacje po prostu na terenie naszej gminy, jakie drogi powiatowe, z którymi numerami, żeby było łatwiej. Nie, to jest tytuł, tutaj jest konkretny tytuł odcinka, na które Państwo już w tamtym roku zabezpieczali środki finansowe. Dokumentacja ta była robiona od skrzyżowania w Łapach Pluśniakach przez Daniłowo Małe, przez Daniłowo Duże do granicy z gminą Poświętne. W tamtym roku, jak Państwo wiecie, bo też już były zabezpieczane środki na to w budżecie, to my mamy już na ten rok. Ogłoszony był przetarg z Funduszu Dróg Samorządowych na pierwszy odcinek od drogi Poświętne. Jest to tam około 700 metrów. To jest od gminy Poświętne do pierwszych zabudowań w Daniłowo Duże. I ten przetarg ten odbył się i to jest nasz wkład własny, czyli ta część, połowa z wkładu własnego, połowa oczywiście powiat, połowa my. Także jest to odległy odcinek od Daniłowa Dużego do granicy z gminy Poświętne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze w tym punkcie? Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się. Dziękuję. 19 głosów za, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Tu również chodzi o drogę o numerze 1562B. Otrzymaliście Państwo materiały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję i pytania w tym punkcie. Proszę bardzo, udzielam głosu pan burmistrz Krzysztof Wołoszewski. Dziękuję. Od razu tutaj wyjaśnię. Tak jak w tamtym roku również to zadanie było realizowane. Jest to dokumentacja projektowa 1562B, to jest to droga powiatowa od drogi wojewódzkiej w stronę miejscowości Kamieńskiej Wiktory. Tam część odcinka leży w naszej gminie, reszta już w gminie Poświętne. Zadanie w tamtym roku też Państwo podejmowali taką uchwałę, po prostu nie zostały te środki wydatkowane na prośbę zarządu powiatu białostockiego. Ta reszta z tej kwoty, która już w tamtym roku wydatkowana, bo przychodzi na ten rok. Jest to przed Grochami, w prawo to droga. W lewo mamy tutaj w stronę Daniłowa, a w prawo w stronę Kamińskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Proszę planszę do głosowania. Proszę przyciśnięcie odpowiedniego przycisku za, przeciw, wstrzymuję się. Pani Krystyna Grabowska, proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. 19 głosów
za, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, również w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Też również chodzi o przeznaczenie środków na chyba na drogę, z tego co pamiętam. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan burmistrz Krzysztof Głoszewski. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, również chciałem wyjaśnić. Jest to droga oczywiście tak jak w uzasadnieniu od drogi wojewódzkiej do Wólki Waniewskiej. Tak. Tam odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Pan starosta uczestniczył w tym spotkaniu i tam zobowiązał się na tym spotkaniu do tego, żeby ta droga, jeżeli powstanie dokumentacja projektowa, zostanie złożona do dofinansowania. Droga w tragicznym stanie, nie złym stanie, tylko w tragicznym stanie, bo tam najważniejsze, że ona wymaga odwodnienia. To jest podstawowa rzecz, bo my od początku kadencji tak naprawdę zabiegaliśmy, żeby była ona naprawiona w tak zwanym bieżącym utrzymaniu, czyli powierzchniówko. Tutaj PZD definitywnie stało na stanowisku, że gdy nie będzie załatwionej sprawy odwodnienia i nie było takiej zgody, więc tutaj prośba o podjęcie uchwały o zrobienie kompletnej dokumentacji z odwodnieniem, żeby można było pozyskać środki zewnętrzne na przebudowę tej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Łapsza, udzielam panu głosu. Panie burmistrzu, czy ta droga będzie tylko do miejscowości Wólka Waniewska, czy też przebieg przez miejscowość będzie, bo tam też ta droga jest w kiepskim stanie? Nie wiem, czy w korespondencji tam było to. Ja sprawdzę dokładnie i odpowiem panu dokładnie. Na pewno w bardzo złym stanie do miejscowości. Na terenie miejscowości ten stan no jest stosunkowo zadowalający, bo ten asfalt jest oczywiście bez rowu, bez niczego, bez odwodnienia. Ale to ja odpowiem panu dokładnie, jaki zakres jest proponowany, chociaż na spotkaniu tym była mowa szczególnie o tym dojeździe, czyli od drogi wojewódzkiej do miejscowości. Ale to ja na sesji panu odpowiem, z PZD się skontaktuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Stanisław Żuchowski, adwokatem, proszę. Dziękuję bardzo. Ja akurat jestem zorientowany, mogę odpowiedzieć. Przez wioskę jest wylany asfalt. Droga od do Wólki od drogi wojewódzkiej jest wybrukowana i słuchajcie państwo, wyobrażacie sobie, co z tą drogą mogło się wydarzyć, że brukiem nie da się w ogóle przejechać. I szafowa dla powiatu białostockiego, że no nie dało się nigdy nie dało się tej drogi poprawić, nie było żadnych szans. No, w tej chwili jest szansa, no i prośba, żeby ten dojazd, jedyna droga, to znaczy nie jedyna, bo druga jest tutaj od lasu, taka polna, no żeby ten dojazd do wioski, chociaż jeden był konkretny. A przez wioskę jest droga, no tam może jakieś dziurki są w tym asfalcie, no ale przede wszystkim chodzi o tą drogę dojazdową do wioski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań, zamykam dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi białostockiemu. Proszę przycisnąć odpowiedni przycisk za, przeciw, wstrzymuje się. Panie Stanisławie, proszę oddać głos. Dziękuję. 19 głosów za, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego punktu, do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 51/438/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ułapy. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę o pytania dotyczące tego projektu uchwały. Proszę bardzo, Pani Urszula Jabłońska, udzielam Pani głosu. Dziękuję bardzo. Mam pytanie związane w sumie z warunkami, tak? Bo ilość jak ilość, ale warunki, proszę przypomnieć, jak do tej pory było liczona odległość, czy do furtki, czy do wejścia? Jak to wyglądało do tej pory? Bo rozumiem, że teraz proponujemy zmianę ilości odległości, tak? Ale także jest zapis taki doprecyzowujący, mówiący do wejścia. Jak do tej pory to było? Dzień dobry. W dotychczasowej uchwale był zapis, że od drzwi wejściowych, od punktu sprzedaży do granicy. Do wejścia na posesję obiektu chronionego albo w przypadku, gdy nie było wejścia do obiektu, do granicy. Dziękuję bardzo. Zatem mam takie pytanie, bo rzeczywiście tak systemowo to wprowadzamy znaczącą zmianę, prawda? Trzeba spojrzeć na to, że zmienia nam się sposób jakby ustalania, gdzie taki punkt może być. Zatem mam pytanie, wiem, że to chyba nie jest obowiązkiem, ale czy pan burmistrz konsultował tą kwestię z dyrektorami szkół na terenie gminy, bo głównie z tego co pamiętam, prawda, to zawsze pojawiały się takie dywagacje, jak blisko taki punkt ma znaleźć się, jeżeli chodzi o odległość do naszych szkół, bo jednak liczenie teraz odległości krótszej w stosunku do nie do furtki, do bramki czy do wejścia zwał jak zwał, a do wejścia do budynku, no jest diametralnie jakby różniący się. My podejmując dzisiaj tam czy w czwartek tą decyzję, może nie będziemy widzieli konsekwencji przy tej uchwale, ale później przy powstawaniu takich punktów, wydając zezwolenie, mogą pojawić się pewne pytania i dywagacje i wtedy odpowiedź będzie jedna, no ale to radni zmienili, tak? Radni ustalili. Więc teraz chciałabym zapytać, jeżeli takie coś nie było robione, to może do czwartku, panie burmistrzu, pan jednak by podjął się skonsultowania z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy, jak oni to widzą, bo znają najbliższe otoczenie swoich jednostek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania dotyczące. Panie przewodniczący, ja bym prosiła o jakąś taką deklarację pana burmistrza, czy takie coś się podejmie, czy to było ewentualnie, jeżeli nie, to czy się podejmie takiego działania do sesji. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Przewodniczący, szanowni państwo, tak, jak najbardziej ma pani rację, że nie jest to wymagane przepisami prawa. Przepisami prawa jest wymagane, żeby były konsultowane z sołectwami i to zostało dotrzymane. Była opinia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego co wiem, to wnioskodawca tutaj, który też występował do pana przewodniczącego, konsultował to ze szkołą, która znajduje się najbliżej tego obiektu, ale jak najbardziej oczywiście możemy w dniu jutrzejszym do wszystkich naszych jeszcze jednostek, które, no jedna tam jest blisko, ale wyślemy o opinię. Panie burmistrzu, ja powtórzę jeszcze raz, o co mi chodzi. My nie robimy incydentalnej zmiany, nie, tak? Rozumiem, że jest jakiś wniosek, to o tym wiemy i zmiany są. Natomiast to będzie funkcjonowało w stosunku do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy. To, co dzisiaj podejmujemy, tak, rozmawiamy, jest to pytanie rzeczywiście też słuszne, jeżeli chodzi o szkołę katolicką i gimnazjum, były nasze, czyli szkołę podstawową numer 1 w Łapach, zapewne też jeszcze można pytać także stowarzyszenie, które prowadzi żłobek, tak, Maluchlandię, klub Urwisa w budynku po byłym gimnazjum. Dlatego tak jak najbardziej prosiłabym o to spojrzeć, ale też szerzej, czyli niech wszyscy nasi dyrektorzy wypowiedzą się, bo tą uchwałą otwieramy furtkę na inne także punkty i taka
Takie stanowisko dyrektorów moim zdaniem jak najbardziej jest wskazane i mam gorącą prośbę o to, żebyśmy przed sesją dostali jednak takie no, wypowiedzi czy jakieś pana burmistrza zebranie takich opinii, bo no, moim zdaniem jest to istotne. Później możemy mieć ogromne problemy wydając zezwolenie, prawda? Pan burmistrz wydając pozwolenie będzie opierał się na uchwale, ale co się później może okazać, tak, że będą problemy, protesty. My kiedyś mieliśmy protesty, może nie stricte związane z punktem alkoholowym, ale z pizzerią, tak, gdzie wtedy już przepisy są okrutne i tak naprawdę niewiele z tym można zrobić, więc dzisiaj znajdujemy się w takim momencie, że ten temat możemy przedyskutować i wziąć pod uwagę szeroką opinię i tego mi tutaj brakuje, więc moja gorąca prośba, pomimo krótkiego czasu, żeby pan burmistrz w tym kierunku podjął działania. Jeszcze raz, tak, nie jest to wymagane przepisami prawa, ale w dniu jutrzejszym na panią prośbę do dyrektorów wystąpię, do wszystkich naszych jednostek. Panie burmistrzu, mam prośbę, żeby wystąpić do wszystkich szkół, także wziąć pod uwagę szkołę katolicką, pomimo że nie jest naszą jednostką, ale działa i funkcjonuje na terenie gminy Łapy i trzeba wziąć pod uwagę także to środowisko, które skupia bardzo wiele dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Andrzej Witold-Majkowski, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, a ja bym chciał zapytać, jak jest w innych gminach, jakie to są odległości, jeśli mamy taką wiedzę oczywiście. Dziękuję bardzo, proszę bardzo o odpowiedź. Tak, proszę państwa, tam w uzasadnieniu nawet podaliśmy kilka przykładów. 50 metrów Białystok, Łomża, Supraśl, 40 metrów Klukowo, Wysokie Mazowieckie i 30 metrów Tykocin. Także w uzasadnieniu na końcu uzasadnienia podane są przykładowe oczywiście odległości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Urszula Jabłońska, udzielam pani głosu. Ja tylko mam jedną prośbę. Jeszcze pan burmistrz wspomniał, że jest opinia komisji alkoholowej. Czy taką skan tej opinii możemy otrzymać? Bo chyba ja nie widziałam w materiałach. Myślę, że czytałem o tym w uzasadnieniu, ale przedstawione zostanie państwu. Czyli mogę liczyć na skan, tak? Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, adwokatem pan Andrzej Witold-Majkowski. Dziękuję bardzo. Ja chciałem podziękować za informację, bo chciałem, żeby to też wybrzmiało, bo mieszkańcy nie widzą tego projektu uchwały. A jak widać, te odległości nie odbiegają, nie są mniejsze niż te, które są w sąsiednich gminach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie radny, tutaj również jak najbardziej skandamy, ale w uzasadnieniu również jest to napisane, że w tym drugim akapicie również Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ale proszę o dokument, tylko tak. Dostarczymy, oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przechodzimy. A jeszcze ktoś jest do dyskusji? Nie, nie ma. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję nad punktem projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń. Proszę o planszę do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. 5 głosów za, przeciw 2, 12 wstrzymujących. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/2017/20 z dnia 30 października 2020 roku Rady Miejskiej w Łapach w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Łapach. Otrzymaliście państwo projekt uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję i proszę o pytania w kwestii tego projektu uchwały.
Nie ma pytań. Nie, przepraszam, jest pan Andrzej Witold Majkowski. Proszę bardzo, udzielam głosu panu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No ja chciałbym zapytać o powód podjęcia tej uchwały. Dlatego, że jak była poprzednia uchwała głosowana, nikt nam nie wskazywał jako radnym o tym, że jakieś zmiany będą spowodowane w tym zakresie tą poprzednią uchwałą. No i stąd pytanie o przyczynę tego. Dziękuję. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi pani Agnieszka Czarnowska. Ale to może ja, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak państwo pamiętają, uchwała poprzednia była podejmowana w październiku 2020 roku. Zaproponowana była przez administratora, administratora tutaj części i jednej, i drugiej, i cmentarza parafialnego, i cmentarza komunalnego. I niestety w uchwale, którą państwo przyjęli w październiku, nie znalazł się żaden zapis, który w tej chwili właśnie wprowadzamy, o tak zwanych grobach wielopoziomowych, tutaj, znaczy wielopoziomowych, dwupoziomowych dokładnie. Proszę państwa, spowodowało to sytuację, że naprawdę mieliśmy przez ten czas bardzo, bardzo wiele interwencji naszych mieszkańców, ponieważ doszło do sytuacji, że nawet ktoś, kto już miał groby rodzinne, spowodował brak takiego zapisu w poprzedniej uchwale, spowodowało to, że administrator, czyli tutaj osoby, które zajmują się tym, nie wyrażały zgody na pochówek w takich grobach. Ponieważ ustawa, przypomnę może, bo ustawa, proszę państwa, o cmentarzach i chowaniach zmarłych jest to ustawa z 1959 roku. I jeżeli nie mamy takiego zapisu w uchwale, tak naprawdę zarządca powoływał się na zapis artykułu 7, punkt 7, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. I doszło do absurdalnej sytuacji, że osoby, które miały już wykopane nawet groby, nawet już pod kątem tych dwóch poziomów, a to jest, proszę państwa, dokładnie określone w przepisach, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że taki grób musi być co najmniej w głębokości 2,5 metra i są od siebie odgłości. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że w każdym przypadku między najwyższym poziomem wód grobowych nie może być mniej niż 0,5 metra. Czyli tak naprawdę w momencie kopania grobu już wtedy trzeba podjąć taką decyzję, czy to jest grób, który można chować jeden poziom czy dwa. W naszym przypadku te warunki gruntowe są bardzo różne, wiecie państwo, ale jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie ta woda gruntowa jest niska. I doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że prawnie, gdy tej uchwały nie było, nie można było tych grobów użytkować, użyć jeszcze raz i wykorzystać ich do chowania ponownego w tym samym grobie. Z zachowaniem oczywiście odpowiednich, tych normatywnych wszystkich odstępów i przykryć. Także tutaj na prośbę mieszkańców naprawdę tych próśb mieliśmy bardzo, bardzo dużo. Wielokrotnie też do mnie dzwoniono. Dlatego tutaj prośba o zmianę tej uchwały i dołożenie tak naprawdę punktów dotyczących tych grobów dwupoziomowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący, pan Leszek Kulewicz. Dziękuję. Korzystając z obecności pana prezesa Kruszewskiego, ja chciałbym zapytać, panie prezesie, czy w tym roku kalendarzowym planuje pan utwardzenie jakichś alejek na cmentarzu? Przypominam, że mówiliśmy w pewnym momencie o tym, że do wykorzystania jest kostka, która wcześniej znajdowała się tam przy domu, przy bibliotece i przy dawnym domu kultury. Czy planuje pan w tym roku utwardzenie jakichś alejek? Jeśli można, panie prezesie, odpowiedź. Dzień dobry państwu. Na dzień dzisiejszy powiem szczerze, że nie planujemy oczywiście z własnych środków. Jeśli to będzie zlecone z państwa strony, to tak. A odnośnie kostki, która była zdjęta z Placu Solidarności, ona nie do końca, powiem, moje osobiste zdanie, nadaje się, że tą kostkę położyć na alejkach na cmentarzu. Tam powinna być kostka nowa, żeby to jakoś wyglądało, bo ta kostka, no, gdzieś na jakieś podjazdy, pod garaże, nie w takim miejscu, jak na cmentarzu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Eckert, udzielam pani głosu.
Dzień dobry, panie prezesie. Chciałabym zapytać pana odnośnie segregacji śmieci na cmentarzu. Na początku wydawało się, że te pojemniki były jakoś opisane. W tej chwili bym powiedziała, że te opisy bardzo się pozacierały i ludzie wrzucają wszystko, gdzie chcą. Czy może pan powiedzieć, jak powinno być? To jakby wtedy jeszcze będzie dalsze moje pytanie. Pojemniki na cmentarzu, jak pani mówi, były oznaczone. Tam w szczególności jest szkło i plastik. To było więcej odpadów, nie ma. Oczywiście jest... No są chryzantemy, czy jakieś kwiaty, tak? Ale to wszystko tak, tak. No to organiczne, czyli kwiaty, i plastik, i szkło. One powinny być oznaczone. Ale sama pani dokładnie wie, że każdy mieszkaniec, który idzie, widzi kosz pusty, nie czyta i to jest wyrzucane. Nasi pracownicy tam starają się te wszystkie odpady jeszcze tam poprzesegregowywać, dosegregować, tak żeby te nasze opłaty, które my płacimy za wywóz, były dużo niższe. No więc, czyli jakby w dalszym ciągu powinna obowiązywać ta segregacja. Panie prezesie, wobec tego jakby, no mam taką propozycję, że te opisy, które są na pojemnikach, są dalece niewystarczające. Czy jest jakaś możliwość, żeby... Ja myślę, że to posłuży też edukacji. Oczywiście są ludzie, którzy jakby nigdy nie będą do tego się stosować i zawsze gdzieś tam wrzucą. Ale to, co dzieje się w tej chwili, to jakby nawet ja jak idę i idę do pojemnika, niosę tam właśnie oddzielnie szkło, oddzielnie, to mąż się ze mnie śmieje. Mówi, chyba ty jedna tylko tutaj idziesz i jakby chcesz wrzucić do któregoś pojemnika i staniesz nad tym i dalej nie wiesz, do którego masz wrzucić, tak? Bo generalnie kolor żółty powinien być plastik, a tam jest mnóstwo właśnie kwiatów chryzantem tych organicznych wrzuconych i jak są znicze, które zawierają elementy i plastikowe i szklane, to wszystko razem rzucone. Więc no, jest taka prośba, żeby może państwo spróbowali jeszcze raz to zrobić w tym względzie, żeby to był taki opis. Ja widziałam po prostu na takim cmentarzu, jak to wygląda. Pojemnik, nie dość, że jest bardzo wyraźnie opisany, to jeszcze namalowane jest na tym pojemniku jakby te elementy, które należy wrzucić. To jest naprawdę duże ułatwienie dla ludzi i myślę, że część tych ludzi ma taką wolę, żeby segregować te śmieci, ale jak widzi taki stan, jak jest w tej chwili, no to jakby ręce opadają i sam nie wie już, gdzie ma wrzucić. Czyli na przykład na żółtym pojemniku napisane, tak, że opakowania plastikowe po zniczach, elementy zniczy, nawet tych, które są szklane, zawierają plastikowe elementy, jak te organiczne bio, no to właśnie resztki kwiatów, czy tam, no nie wiem, trzeba by jakby to trochę przemyśleć, ale myślę, że jakiś efekt by to dało. Bo czy tak, to w takim punkcie, jakby jak jest w tej chwili, to myślę, że już nic się nie da z tym zrobić w tym względzie, żeby poprawić tą segregację. Ja myślę, że no, też państwo ponoszą jednak opłaty i to dość duże, bo w dalszym ciągu jeszcze jakby jest w ludziach no, taka, nie wiem, potrzeba, czy jak to nazwać, żeby właśnie dużo było tych i zniczy, i kwiatów, i wszystkiego. No więc te koszty myślę, że są jakby olbrzymie. Postaramy się lepiej oznakować pojemniki, żeby to było bardziej czytelne dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym pana zapytać, gdzie można to sprawdzić, znaczy, czy po prostu do państwa można zadzwonić, czy przyjść, żeby sprawdzić zaległość bądź termin opłaty tej za użytkowanie grobu takiej 20-letniej, tak? Wystarczy albo przyjść, albo wystarczy zadzwonić, podać miejsce i my to odpowiemy na bieżąco. Ale miejsce, czyli miejsce muszę znać jakby z jakiejś mapki cmentarza? Jak mam to określić? Dla nas znaczy nazwisko i o której grup chodzi, a my już na swojej mapie sprawdzimy, pani podamy, czy to jest opłacone i do kiedy, albo nie jest opłacone. Okej, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
Pan Stanisław Rzechowski. Ja jeszcze chciałem taką prośbę do prezesa, żeby te pojemniki były częściej zabierane, bo akurat ja często przyglądam się tej sytuacji i widzę, że tam przy tych pojemnikach jest bałagan i może to spowoduje, że raz, nieoznakowane te kosze, nie każdy musi wiedzieć, jaki kolor kosza co oznacza. A potem już się dzieje, hulaj dusza, piekła nie ma, bo jeżeli ten pojemnik jest załadowany, no to już wtedy ludzie idą i wrzucają plastik do zielonych czy do zniczy. Także bym proponował, żeby te pojemniki były częściej wypróżniane. Dziękuję. Tutaj z panem radnym chyba nie mogę się zgodzić, bo pojemniki, jeśli są, widzimy, że są przepełnione, pracownicy do nas dzwonią i mamy odbiór odpadów na telefoniczne zgłoszenie, czyli dzisiaj są przepełnione, jutro przyjeżdża firma, nam to wszystko odbiera, czyli de facto jest to wszystko na bieżąco robione. Jeżeli mogę, tak, to panie prezesie, zarzucasz pan mi kłamstwo, tak? Skąd ja to wziąłem? Może jakiś sporadyczny przypadek jeden był. Nie, jeszcze raz powtarzam, że... Jeśli tak akurat... jest, to oczywiście dobrze, przepraszam, ale ja to sprawdzę. Dziękuję i o to chodziło. Dziękuję. I o oznakowanie tych pojemników, jakąś farbą taką niezmywalną, żeby te pojemniki oznakować z każdej strony. Bo ten pojemnik i tak cały czas stoi na naszym cmentarzu. No, nikt go nie zabiera i nie postawia drugich, tylko wysypany do śmieciarki. Po prostu go oznakować, bo tak jak powiedziałem, ludzie nie wiedzą, jaki kolor do czego służy. Dziękuję. Tak jak powiedziałem wcześniej, to zrobimy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, pan wniosek formalny zgłasza? Pan Wiesław Szustek, proszę bardzo, udzielam głosu. Dzień dobry panie. Okulary mi sprawdzę, przepraszam bardzo. Przepraszam za spóźnienie, że się spóźniłem. I mam też pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, ten pojemnik, który stoi KP7 od strony PEC-u, to jest pojemnik na zmieszane odpady? Tak. No właśnie tam też nie ma takiej segregacji, wiecie państwo, akurat tam, bo ostatnio w niedzielę byłem, w tą niedzielę, to byłem, tam wszystko jest, tam akurat plastiki, znicze i to wszystko, no to tam też przydałoby się postawić, żeby to były pojemniki na segregację. Bo jednak akurat, skoro segregujemy tutaj u nas w gminie, to i tam też przydałyby się te pojemniki z tamtej strony, bo tam ludzie chodzą i ten pojemnik jest zapełniony, bo w tą niedzielę byłem osobiście na cmentarzu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy w dyskusji? Proszę o pytania do pana prezesa. Nie ma pytań. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw lub wstrzymuje się, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Pani Klim i pani...
Dziękuję bardzo. 8 głosów za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących, 1 nieobecny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru terminów jej płatności oraz zwolnienia. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę przycisnąć odpowiedni przycisk. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. 10 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących, 1 brak głosu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu handlu. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały, otrzymaliście mapkę wyznaczonych miejsc handlu rolników. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo o pytania. Nie ma pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę zaznaczyć za, przeciw, wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. To była już ostatnia uchwała, którą mieliśmy zaopiniować, która była w naszym programie. Natomiast wpłynęła, teraz mamy punkt sprawy różne i wolne wnioski. I tu wpłynęła uchwała, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podlaskiego. Przeczytam Państwu ten projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Łab pomocy finansowej dla województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 Rożki, Wodźki, Łapy, Poświętne, Brańsk, Ciechanowiec i nr 682 Łapy, Turoś Dolna, Markoszczyzna, miejscowości Łapy wzdłuż ulicy Płonkowskiej do ulicy Goździkowskiej. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 50 000 zł.
Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, w tym wysokości dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, do którego realizacji są przekazywane środki dotacji. Termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2020 roku. Termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy województwem podlaskim a gminą Łapy. Tak? Dobrze. Propozycji UFO nie było po prostu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeżeli można, nieoczekiwanym. Jeżeli można, ja wyjaśnię. Proszę na prośbę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, nawet proszę Państwa, nie mamy pisma, była to telefoniczna prośba, żeby już prowadzić w tej chwili, ze względu na to, że za chwilę będą przetargi, tych dróg będzie bardzo dużo, między innymi z Polskiego Ładu i te ceny będą dużo wyższe. Dlatego tutaj Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich chciałby wcześniej już ogłosić te przetargi. Tu mówimy o dwóch odcinkach. Jeden bardzo przez mieszkańców oczekiwany, naprawdę wiele próśb było od ulicy Goździkowskiej do początku ścieżki do Płonki Kościelnej. Ten chodnik w bardzo złym stanie, będzie poszerzony, będzie tam ciąg pieszo-rowerowy. A drugi też chcieliby dokończyć już odcinek od ulicy Piotrowskiego do wiaduktu. Także to są dwie oddzielne uchwały i mówię prośba dlatego w styczniu, bo no, oni chcą po prostu wcześniej ogłosić postępowanie, bo na pewno te ceny będą korzystniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy jeszcze jakieś zapytania w tej kwestii? Nie ma pytań, w związku z powyższym przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę świeżyć, tam jest podpunkt, jest dany przed sprawy różne wolne wnioski, są dwa podpunkty dodane. Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego. Pani Barbara, proszę o oddanie głosu. Pani Basiu. O, dziękuję. Nie mamy głosu jeszcze pani Urszuli. Nie ma w tej chwili. Proszę o planszę z wynikami, pani Ewo. Dziękuję bardzo. 19 głosów za, 1 głosu brak. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy jeszcze do jednego projektu uchwały, czyli o tym, co wspominał pan burmistrz, czyli również dla województwa podlaskiego. Chodzi tutaj o ulicę Harcerską. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są pytania jeszcze dodatkowo? Do tego projektu uchwały nie ma. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o planszę do głosowania nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. 20 głosów za. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne i wolne wnioski. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, jest jeden głos dyskusji. Pani Barbara Egiert, proszę bardzo. Znaczy ja chciałabym poruszyć taki temat, który w sumie to sprawa jakby chciałabym wstępnie poruszyć ten temat, bo być może podniosę to na sesji, dlatego że to jest prośba do pana przewodniczącego rady, do pana Maciejskiego.
A sprawa dotyczy tej wiadomości, która została nam przesłana na temat organizacji i terminów sesji na cały ten rok, tak? Ja rozumiem, że bardzo fajnie pan przewodniczący zwrócił się do pani dyrektor, żeby była możliwość rezerwacji i żebyśmy znali te terminy już jakby z wyprzedzeniem. No niestety ta odpowiedź pani dyrektor dla mnie szczerze mówiąc zrozumiała, no bo jakby Dom Kultury ma tutaj swoje jakieś zadania i nie zawsze jest możliwość udostępnienia akurat na określony dzień dla nas na sesję. Dlatego też jakby moja propozycja i prośba jest taka, żebyśmy pomyśleli o tym, żeby wrócić do inkubatora, tak? Inkubator służył nam tam dobrze. Myślę, że tam jest możliwość, w tej chwili nikt jakby z osób z zewnątrz nie przychodzi na sesję, a nawet gdyby wyjątkowo taka osoba się trafiła, to jest możliwość przecież otwarcia drzwi, korytarz jest starać się poustawiać stoły w taki sposób i maseczki, żeby zachować ten reżim. Ja chcę powiedzieć Państwu na swoim przykładzie, aczkolwiek mam tutaj też zdania innych kolegów i koleżanek, że u mnie w pracy była taka sytuacja, że należało zaplanować urlopy do końca roku i jakby przyjęto zasadę, że urlopy wykorzystujemy zgodnie z planem. No i niestety jakby przełożenie choćby o jeden dzień no, wymaga jakby zgody dyrekcji. Ja również no, nie chcę nawet w taki sposób tutaj zwracać na siebie uwagi, że za każdym razem, kiedy nie wiadomo, kiedy ta sesja będzie, ja nie będę potrafiła odpowiedzieć, kiedy potrzebuję tego urlopu, a myślę, że no, to rozwiązanie z inkubatorem jest jak najbardziej na miejscu i taka znajomość i przyjęta przez tyle lat ta zasada, że co do zasady ostatni piątek miesiąca, no, dawał taką jasną sytuację dla wielu z nas, nie tylko akurat dla mnie. Dziękuję bardzo. No myślę, że pan przewodniczący słyszał, także się ustosunkuje odpowiednio. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś zapytania w tym punkcie? Proszę bardzo, pan Leszek Gulewicz, proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja tak odnośnie głosu pani Barbary Eckert. Organizatorem sesji Rady Miejskiej jest Urząd Miejski. Tutaj chciałbym zapytać przedstawiciela urzędu, czy w inkubatorze te zasady dotyczące pandemii zostaną zachowane, ten reżim sanitarny, bo mam poważne wątpliwości. Słyszeliśmy swojego czasu wypowiedzi, że tam nie ma warunków, aby sesje się odbywały, pani Barbaro. Tak przynajmniej mi się wydaje. Po drugie, szanowni państwo, wydaje mi się, że również kiedy takie pismo dociera do pani dyrektor Domu Kultury, powinna wziąć pod uwagę głos radnych, że te sesje są zaplanowane w ostatni piątek miesiąca i myślę, że jest to bardzo dobre miejsce na odbywanie tych sesji. Jest to reprezentacyjna sala. Po drugie, nie możemy, pani Barbaro, nigdy zakładać, że na sesję nie przyjdą mieszkańcy. Mają do tego prawo. Ja myślę, że serdecznie ich zapraszamy, bo po to tutaj ten Dom Kultury został wybudowany. Być może jeszcze niektórzy nie widzieli sali i mogą oczywiście przyjść. Także tutaj proszę taką odpowiedź, czy kwestie reżimu sanitarnego w inkubatorze byłyby zachowane, czy nie. Czy pani sekretarz może udzieli mi odpowiedzi? Jeżeli, pan burmistrz. Jeżeli tak. Można, ja udzielę odpowiedzi. Proszę pana, na dzień dzisiejszy te ograniczenia oczywiście się zmieniają. Ja na piątek państwu udzielę odpowiedzi, ale myślę, że jeżeli chodzi o Dom Kultury, jeżeli taka państwa będzie decyzja, to nie wiem, no myślę, że ten Dom Kultury został wybudowany dla mieszkańców i trudno odwoływać imprezy, które już zostały zaplanowane, bo przykład sesji lutowej, bo tego dnia tam jest chyba, z tego co ja wiem, to chyba występy teatralne. Także no moim zdaniem, ja tak uważam, że my jesteśmy w cudzysłowie oczywiście troszeczkę w gościach i musimy się dostosować do tych imprez, dla których została ta jednostka powołana. Ale jak najbardziej odpowiem, jeżeli chodzi o inkubator, ile na dzień dzisiejszy jest możliwe, że zgodnie z przepisami tam może przybywać osób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj odwrócę, czy mogę? Tak. Zgodzę się z panem burmistrzem. Oczywiście, że ten Dom Kultury jest dla mieszkańców, ale mówimy w tej chwili o sytuacji pandemii,
jeśli ta sytuacja jak najszybciej się skończy, bardzo byśmy chcieli wszyscy chyba, myślę, że nie będzie najmniejszych przeciwwskazań, aby wrócić do inkubatora. Ale na chwilę obecną mamy pandemię w Polsce. Tylko o to mi chodzi. Ale z Pana słowami się zgadzam, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Ekiert z Władca. No ja też jakby chciałabym tylko trochę dopowiedzieć, że sytuacja, w której została podjęta decyzja o przejściu z inkubatora do domu kultury, no w tej chwili znacznie się różni, tak? Chodzi o to, że jest większość osób albo bardzo duża osób jest zaszczepionych, tak? No to nie są te same warunki, więc jakby oczywiście tutaj no dobre to stanowisko pana burmistrza, że jeszcze sprawdzą co do tych przepisów, a odnośnie mieszkańców, którzy przychodzą na sesję, panie Leszku, no przecież ja nie powiedziałam, że nie zapraszamy nikogo, tak? Powiedziałam tylko, że rzeczywistość pokazuje, że prawie nikt nie przychodzi, chyba że są to sprawy, jak mieliśmy kwestię związaną z planami dotyczącymi zagospodarowania stadionu, tak? Wtedy wyjątkowo rzeczywiście były tutaj osoby obce, ale to zdarza się rzadko. Gdyby się okazało i oczywiście również zapraszam mieszkańców i gdyby się okazało, że jednak mieszkańcy przychodzą i uczestniczą częściej, zawsze możemy jakby do tego wrócić, ale też wydaje mi się, że jakby blokowanie tutaj Domu Kultury właśnie na potrzeby radnych, no raczej mieszkańcy i ich potrzeby stoją wyżej niż tutaj jakby Rada Miejska, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Sławomir Jan Maciejewski. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. No, dziękuję bardzo. Państwo wypowiedzi, mój panu burmistrzu, panie Jakiec, przepraszam tylko o tym, że państwo go pisał dokładnie czytali. Pani dyrektor powiedziała, że nie jest w stanie, że w tej chwili nie jest w stanie zaplanować po prostu tych imprez na ten dłuższy okres czasu. Więc ja proponuję, żeby zaplanowała sesję Rady Miejskiej w ten piątek, a dwa dni wcześniej w sesji komisji, przepraszam, posiedzenie komisji. I to wszystko. Skoro pani nie wie, co będzie pani robiła jeszcze za pół roku czy coś, to więc proszę bardzo, mamy propozycję na sesji Rady Miejskiej w tym piątek, a dwa dni wcześniej komisji. I to jest taka prosta sprawa. Te państwa władze są bardzo pokręte, naprawdę. Ja nie wiem, w czym wy szukacie dziury w całym. Jeżeli są terminy wolne, w tej chwili wiadomo, że nie ma tam nic zaplanowanego, zaplanujmy sesję Rady Miejskiej. No w czym jest problem? No przepraszam. Czy pani uważa, że Rada Miejska działa wbrew mieszkańcom, zakłóca ich działalność i tak dalej? Tu w tej chwili nie mamy zaplanowanego nic. Absolutnie i o tym mówię. Pani dyrektor, to chyba czytaliśmy jakby inne pisma, tak? Pani dyrektor powiedziała, że nie jest w stanie przychylić się do prośby pana, żeby właśnie zaplanować na cały rok, tak? Powiedziała, że jest w stanie, żeby każdorazowo przed sesją, nie później niż 7 dni, zgłaszać takie zapotrzebowanie. Ale jakby nie wysłuchał pan też mojej prośby i mojego uzasadnienia związanego z tym, że obecność na sesji wiąże się na przykład dla mnie z wzięciem urlopu, który musiałam zaplanować na cały rok, a nie na... Nie mogłam wpisać w kalendarzu, że w dniu, w którym odbędzie się sesja. No przepraszam bardzo, to nie chodzi już tu o osobisty mój i tylko pode mnie, bo wiele osób też jakby chętnie znałoby i skoro do tej pory była ta zasada, że co do zasady sesja odbywa się w ostatni piątek miesiąca, no ale jakby jeśli jest inna możliwość i sprawdzi to pan burmistrz i okaże się, że w inkubatorze może sesja się odbywać, no to jakby nie wiem też skąd jest pana od razu taki zarzut, że tu jakieś pokrętne tłumaczenia albo jakieś powody się wyszukuje.
Wie pani, znam pani charakter, znam pani wystąpienie, dlatego mam prawo tak mówić. Nie ma pan prawa. Nie ma pan prawa i proszę sobie takiego prawa nie uzurpować, bo pan sobie zbyt dużo pozwala. Proszę o mniejsze emocje. Ja pani nie przerywałem. Tutaj ja myślę, że pan burmistrz na piątek sprawdzi te uwarunkowania fitosanitarne. Już widzę, że pracuje i wtedy będziemy mieli... Już jeżeli można, to... Ja miałbym jeszcze taką propozycję. Po prostu przegłosujmy tę sprawę. Będziemy bliżej sprawy. Kto chce, gdzie, żeby to się odbywało. Oczywiście ja się przychylę do państwa głosu. Nie ma problemu. Jeżeli można, bieżące przepisy Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. Zgromadzenia, spotkania. Tutaj ja myślę, że to możemy mówić o spotkaniu na świeżym lub lokalu. W strefie wydzielonej maksymalnie 100 osób, dystans między stolikami, tutaj to można, tutaj myślę, że to jest tutaj najbardziej chyba obowiązujące przepisy, 1,5 metra, chyba że między nimi przegroda co najmniej metr wysokości. Oczywiście do tych limitów wszystkich nie wlicza się osób zaszczepionych. Także myślę, że to, co na dzień dzisiejszy jest tutaj w zaleceniach, jeżeli chodzi o przepisy, to my przeliczymy po prostu, ile tam stolików może być ustawione i jakie odległości będzie. Po prostu to trzeba sprawdzić w budynku. Dziękuję. Ja mówiłem poprzednio o tym, że zwrócę się do Rady Miejskiej, żebyś to sobie się powiedziała. Gdzie chcę, żeby odbywały się sesje Rady Miejskiej. Nadal podtrzymuję swoje zdanie, że skoro te terminy są w tej chwili wolne, prosiłbym o to, żeby zadzwonić się dla posiedzenia Rady Miejskiej. I to wszystko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pani Barbara Ekierdet-Woca. Ja chciałabym tylko jeden raz powiedzieć panu przewodniczącemu i więcej nie chciałabym się powtarzać, że pan nie ma prawa, ani ja sobie nie życzę, żeby pan używał takich słów, że pan zna mój charakter, moje wystąpienia, bo równie dobrze mogłabym odnieść to do pana, aczkolwiek staram się nie używać takich słów, żeby pana oceniać, a niejednokrotnie miałabym do tego powód, więc proszę się od tego powstrzymać. Szanowni państwo, prosiłbym o to, że jest pan przewodniczącym rady, nie uprawnia pana do oceny też ani radnego, ani człowieka. Każdy ocenia człowieka, każdy jest oceniany. Na pewno nie na forum tutaj publicznym. Szanowni państwo, prosiłbym o powściągliwość. Jesteśmy na wizji. To nie miejsce i czas, żebyśmy w taki sposób prowadzili dyskusję jako radni tego miasta. Żeby na nas ludzie w ten sposób postrzegali i patrzyli. Proszę bardzo, pan Wiesław Szustak, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym zwrócić uwagę. Panie przewodniczący, my rozumiemy pana wiek akurat, że pan jest od nas osobą starszą, tam ode mnie może mało co starszą, ale proszę uszanować akurat wszystkich radnych i wypowiedzi radnych. I nie mieć jakiejś sugestii do pani Basi, że pani Basia, panią Basię zna. Bo to jest bardzo przykre, tak słyszeć w ten sposób od pana przewodniczącego, który akurat został wybrany do prowadzenia rady. Naprawdę, to jest bardzo przykre. Bo już to nie pierwszy raz pan akurat tak odnosił się do innych radnych. Czy pan słyszy, widzi pan, tak, to wszystko, to pana takie właśnie odzywki są. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Pułkośnik, udzielam panu głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, ja tutaj tak naprawdę to nie rozumiem, o czym my dyskutujemy. Zwyczajowo przyjęte jest tak, że mam posiedzenia sesji w ostatni piątek miesiąca. Jeżeli został opracowany taki harmonogram i przedstawiony pani dyrektor Domu Kultury, pani dyrektor z wyprzedzeniem może wiedzieć, że w te piątki ostatnie miesiąca będą sesje. Więc to jest to ułatwienie i dla pani dyrektor Domu Kultury, również dla wszystkich radnych, którzy będą wiedzieli, w jakim terminie odbywają się te sesje. I tu żadne, proszę się nie doszukiwać jakichś takich podwójnych standardów, bo to jest po prostu zwyczajowo. My pracujemy w ostatni piątek miesiąca, bo tak to zostało przyjęte. Jeżeli pani dyrektor Domu Kultury ma taki harmonogram, to po prostu nie planuje
tych zajęć w tym dniu w Domu Kultury. Ewentualnie, jeżeli pan burmistrz sprawdzi, będziemy mogli przenieść się do inkubatora, przeniesiemy się do inkubatora przedsiębiorczości. Przecież nikt nie mówi, że jesteśmy tutaj przywiązani do tego miejsca. Natomiast ta sytuacja epidemiczna no niestety doprowadziła do takiej sytuacji, że tam nie możemy przebywać i to jest miejsce w tej chwili najlepsze do przeprowadzenia takich posiedzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Kamila Klim, udzielam pani głosu. Dzień dobry. Ja chciałam, jako że pracuję w Domu Kultury, jakby wyjaśnić, że to nie jest tak, że, no to znaczy państwo chcą, żeby za pół roku zaplanować, prawda, sesję w Domu Kultury. My możemy tak zrobić, jednak wielu artystów, nie wiem, są moje koleżanki i koledzy tutaj z Domu Kultury, wiedzą, że czasami zdarza się tak, że na przykład jakiś artysta, czy jakiś zespół, czy teatr, czy cokolwiek dzwoni do nas i proponuje jeden termin. To tak było chyba podobnie z kabaretem Anim Rumru. I ja myślę, że mieszkańcy, dla mieszkańców byłoby lepiej, wolą, żeby w naszym Domu Kultury odbywały się takie czy spektakle, czy jakieś imprezy, niż sesja Rady Miejskiej. Jednak my w danym momencie będziemy musieli odmówić, bo będzie sesja Rady Miejskiej, tak? To nie jest jakieś tam złośliwe, myślę, tylko bardzo dynamicznie u nas się zmieniają też. Większe imprezy są zaplanowane, a w międzyczasie dochodzą różne inne, drobniejsze, większe, mniejsze wydarzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Barbara Eckert. Ja chciałabym, w związku z tym, że sesja rzeczywiście jest nagrywana, to chciałabym wszystkich mieszkańców, którzy słuchają, przeprosić jakby za te swoje emocje, ale niestety one jakby były już wywołane tym profesjonalizmem naszego pana przewodniczącego rady, który po prostu uzurpuje sobie prawo do mówienia o kim chce i o czym chce i co chce. Myśli, że po prostu wszystko mu tutaj wolno i przekroczył już te swoje granice. Ja z reguły staram się nie prowadzić tej dyskusji, żeby mieć ostatnie zdanie. Więc chciałabym się wytłumaczyć. Oczywiście przeprosić wszystkich mieszkańców i tutaj państwa za no, rzeczywiście taki wybuch, ale w mojej ocenie był on uzasadniony, bo nie pierwszy raz jakby spotykam się tutaj z zachowaniem pana przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, pani Basiu, że to na mnie nie spłynie. No, dzisiaj ja prowadzę, no także. Nie, absolutnie. Nie, żartuję. Dziękuję. Panie, jeśli mogę tylko powiedzieć i nie chcę, żeby to była jakaś, może na zakończenie coś pozytywnego. Jest pan dla mnie wzorem tutaj przewodniczącego, który właśnie prowadzi sesję, no to jest akurat komisja, tak? Ale po prostu tak bym sobie życzyła, żeby również wyglądała prowadzenie naszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Leszek Gulewicz. Ja tutaj otrzymałem pytanie od jednego z mieszkańców. Tutaj do pana burmistrza takie mam pytanie. Jak wygląda w tej chwili kwestia utylizacji azbestu w gminie Łapy? Jak wyglądają procedury? Bo tutaj mieszkańcy, którzy nas oglądali, właśnie przed chwileczką mam wiadomość od jednego z nich. Proszę bardzo, panie burmistrzu. To znaczy, jeżeli można, panie przewodniczący, szanowni państwo, prosiłbym o doprecyzowanie, bo jak według przepisów wygląda utylizacja azbestu, to oczywiste, że każdy mieszkaniec zamawia firmę i płaci za to. Domyślam się, że chodzi o dofinansowanie, tak? Tak, tak. Tutaj chodzi o właśnie te nowe uwarunkowania, jeśli chodzi o tę utylizację, o te zmiany w przepisach i o dofinansowanie. No to jak państwo wiecie, w tamtym roku takie dofinansowanie dostaliśmy. Przeprowadzony był nabór. Wszyscy, którzy zgłosili się w tym naborze, dostali to dofinansowanie. Firma została wyłoniona, więc wszystkie z tamtego roku wnioski były zrealizowane. W tym roku, jeżeli będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska taki nabór ogłoszony, jeszcze na dzień dzisiejszy nie było, również złożymy taki wniosek i wtedy będzie takie ogłoszenie. Także wszystkie osoby w tamtym roku, które były, zostało to zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są
są jeszcze jakieś pytania, głosy w punkcie dotyczącym spraw różnych wolnych wniosków? Nie widzę. Zamykam ten punkt dyskusji. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu nr 36/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z dnia 27 października 2021 roku. Otrzymaliście Państwo protokół do czytania. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Oczywiście mówimy o Komisji Oświaty. Pan Adam i pan Maciej, proszę bardzo. A nie ma, tak? Proszę, proszę, z wynikami pani Ewo, pana Maćka nie ma. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 brak. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do drugiego projektu. Protokołu, przepraszam, to jest protokół nr 37/21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa z dnia 27 października 2021 roku. Otrzymaliście również taki protokół. Proszę bardzo, czy są pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk za, przeciw lub wstrzymuje się. Proszę planszę z wynikami do niego. Dziękuję bardzo. 16 głosów za, 0 przeciw. 3 wstrzymujące, 1 nieobecny. Protokół został przyjęty ze wspólnego posiedzenia. To już jest nasz ostatni punkt. Zakończenie posiedzenia. Dziękuję serdecznie za wytrwałość. Życzę miłego wieczoru. Kto nie wpisał się jeszcze na listę tą papierową, to prosiłbym bardzo, aby uzupełnić, bo to jest ważny dokument. Chyba dla wypłaty diet. Dziękuję. Wiesiu, proszę, tutaj jesteś. Szanowni Państwo.